No siema, siema, witam wszystkich bardzo serdecznie. Znajdujemy się w pochmurnych Tarnowskich Górach i lecimy dzisiaj sprawdzian na 1000 metrów. Jak mi pójdzie, nie mam najmniejszego pojęcia. Jestem kilka dni po ostatnim starcie w tym sezonie i nie mam żadnych oczekiwań. No dobra, mam oczekiwanie, żeby powiedz poniżej 2.35, to będę zadowolony. Parę dni temu pobiegłem 2.38, 2.39 po drodze w biegu na 1500. Jedziesz, Bruno! 2.38! Dawaj, dawaj! Więc myślę, że jest to cel taki realny. Ze mną jest tutaj bosy biegacz Mikołaj Węzik. Mikołaj właśnie przed chwilą wykonał swój trening i teraz go wytruchtał. Mikołaja możecie kojarzyć choćby stąd, że jest pacerem owcy na trzech dotychczasowych biegach, czyli dwóch półmaratonach i debiucie maratońskim prowadził Michałowi całe biegi. A dzisiaj wspólnie coś postaramy się tutaj nakręcić ciekawego. Bez przedłużania lecę na rozgrzewkę i widzimy się za moment. Także już wam przedstawiłem kameramena przed chwilą, teraz szybka kofeinka, czy też przedtreningowa po prostu. I lecimy truchtać standardowe 12 minut, potem trochę wymachów, rozgrzewka dynamiczna, rytmy i jedziemy. Zerujemy. Wprawiony zawodnik. Dobra, mamy punkt 20, to myślę, że 20.45 będę gotowy, żeby dać w palnik. Ruszamy. Bez skiet, jak powiedział Jakob, można być albo profesjonalistą, albo nieprofesjonalistą. Jak wchodzisz boso do kolcy, to jesteś pro. I noticed you're a spikes with no socks person. That's a huge debate. So are you always no socks with spikes? The debate is probably if you're professional or unprofessional. So that's maybe a definition for every individual, yes. Where you kind of find yourself. I would say I'm professional, so I do no socks. Ja byłem pro już jako dzieciak, ale zawdzięczam to Adiemu Rombergowi. On był moim wzorem do naśladowania w tej kwestii. Ja mam udupcone sznurówki z krwi, bo często mi się rozwalają skórki przy paznokciach. Więc kolce są znaczone. Nie oszukalibyście mnie podmieniając. Chyba, że ktoś by miał akurat identyczny problem, ale mała szansa, myślę. I się będzie atak na rekord świata, jak owca. I reszta tak jest. Tak jest. 12. Nie, 2.11, no, trzeba to przyznać, że ale nie wiem, wszędzie coś się jakoś tu, teraz Polski 2.14 pokazuje. A na hali pewnie te 2.17. Dobra, wiadomo, co musimy atakować. Jeśli Michał to oglądasz, to pozdrawiamy z Mikołaja. Oznaczymy. Skomentuję. Może. Dobra. Jakoś tam chyba dam radę. Nie ma biegania. Kto na bieżni startował, ten wie, o czym mówię. Tutaj niestety pojawił się problem. W iPhone'ie, którym nagrywaliśmy, pomimo naszych starań padła bateria. Dlatego sam sprawdzian nagrywaliśmy GoPro, przez co jakoś troszkę ucierpiała. Mam nadzieję, że wybaczycie ten mały fuck up. Jej,
Ale nie spłębiło. Na 3,7. Widzowie, jakieś półtorej sekundy szybciej niż parę dni temu po drodze na półtoraku. To pokazuje, jakim sprintem są dla mnie biegi średnie. Nie ma tego zapasu. Ruszyłem dobrze, w sensie być może ciurska za szybko jak na moje możliwości, ale pierwszą 400 miałem chyba w minutę jeden. No i po 500 się zaczęło kwaszenie stopniowe. 600 w minutę 33 z groszem, muszę sprawdzić dokładnie. No i potem już tylko się modliłem o koniec. No także teraz to były ostatnie kroki biegiem w moim wykonaniu przed prawie dwumiesięcznym wyjazdem do Norwegii, do pracy. Tam raczej trenowanie będzie na drugim planie. Oczywiście nie zarzucam całkowicie butów na wieszak, ale teraz kilka dni muszę się zregenerować, dać odpocząć stopie, piszczeli, doprowadzić się do pełnego zdrowia i będziemy stopniowo budować bazę pod sezon przełajowy, który będzie dla mnie szczególnie ważny o tyle, że Mistrzostwa Polski odbywają się w Bytomiu, czyli w moim rodzinnym mieście. Tak jak wspomniałem, nie wiem, na ile będę w stanie się do tych zawodów przygotowywać, ale myślę, że jeśli wrócę do pełnego kilometrażu na przełomie sierpnia, września, to jeszcze będzie wystarczająco czasu, żeby przyzwoicie tam na MPK-ach wypaść. No i tak jak wspominałem, jakąś tam bazę w tej Norwegii zrobię. Nie będę się całkiem upieprzał. Dzięki za oglądanie, ten odcinek prawdopodobnie się ukaże na początku lipca. Mam zaplanowany jeszcze jeden, nagrany przed wyjazdem do Norwegii. A czy w trakcie coś będę nagrywał, no to wyjdzie w praniu, zobaczymy na ile będę miał siłę, czas i pomysły, żeby cokolwiek tworzyć na kanał. Trzymajcie kciuki za mnie, za Natalkę, moją narzeczoną, bo jedziemy we dwójkę. No i do zobaczenia w następnych filmach na kanale. Strzała.